A teraz powiem coś po japońsku. Ślimaki! I to jest temat niniejszego filmu. Ślimaki właśnie. Jeśli ktoś sądzi, że dowie się, jak eksterminować skutecznie ślimaki, to się zawiedzie. Więc dalsze oglądanie filmu pozostawiam ryzyku oglądającego. Ślimaki występują w akwarium i nie trzeba o tym już więcej wspominać. Duża grupa akwarystów uważa je za osobniki niepożądane. Szczególnie można to zauważyć w grupie świeżo upieczonych adeptów sztuki moczenia rąk aż po łokcie. Dlaczego niepożądane? Tu odpowiedź już nie jest taka prosta. Bo tak inni mówią, bo ślimaki łażą mi po szybie, bo ich nie chcę i nie wiem do cholery skąd się wzięły. Ja to rozumiem, nie każdy chce mieć w akwarium coś, czego nie zamówił przez internet, a i tak samo do niego przylazło i do tego stworzyło coś na kształt plagi w zbiorniku. No właśnie, plaga. Słowo klucz. Plaga oznacza coś chorobliwego, wręcz zarazę. Czy ślimaki mogą być zarazą? Nie, jeśli jest ich mnóstwo, to oznacza tylko jedno. To twoje akwarium jest zarazą. Spierdzieliłeś, a teraz na ślimaki zwalasz. Ale zacznijmy od początku. Gdzieś kiedyś przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na temat mnożenia się ryb w naturalnych warunkach. Nie powiem, gdzie to przeczytałem, bo nie pamiętam, ale było to chyba jakieś starsze pismo akwarystyczne. Z artykułu wynikało, iż ilość potomstwa, jak i szybkość rozmnażania uzależnione jest od warunków, w jakich żyje samica. I to jest zrozumiałe. U ludzi też tak jest. Przeważnie. Ale samica ryba ma coś na kształt komputera pokładowego, który mówi jej na przykład: nie no kobieto, tu w tym kwadracie to już nie ma miejsca na młode, daj sobie spokój, płetwą sobie zakryj i nie kombinuj. Albo: kobieto, tu są tragiczne warunki, prawie zerowy socjal, brud, smród i ubóstwo, ale jak chcesz, żeby twój ród przetrwał, to mnóż się jak najwięcej, może coś z tych młodych ocaleje. I artykuł mówił właśnie o tym, w cudzysłowie, wyczuwaniu warunków przez ryby. Ja się pokuszę o podobne stwierdzenie odnośnie ślimaków. Ślimak nie jest kretynem, który rozmnaża się, żeby tylko się rozmnażać. Rozmnaża się tylko wtedy, kiedy ma ku temu warunki. Więc ich ilość w zbiorniku jest wskaźnikiem, według mnie lepszym niż testy wody. Dlaczego? Zacznijmy od tego, czym się żywią ślimaki w akwarium. Nadgniłymi i chorymi częściami roślin, glonami, odchodami ryb, niezjedzonym przez ryby pokarmem i padliną zwierzątek wodnych, czyli ryb, krewetek i wszystkiego, co zdycha. Czy teraz już wiecie, co oznacza duża ilość ślimaków? Że w akwarium jest mnóstwo żarcia. A to oznacza kłopoty dla naszego zbiornika. I nie ze strony ślimaków. Ślimaki pokazują nam, że nie dzieje się tu dobrze, że nasze rośliny są w kiepskiej kondycji, że glony traktują nasze akwarium jak wesołe miasteczko i przybywają całymi rodzinami, że przekarmiamy ryby i że w końcu nie panujemy nad obsadą, która w smutku i żalu żegna kolejne egzemplarze, których nie wyjmujemy ze zbiornika. Nie wiem, czemu wtedy wszystko się zwala na ślimaki. One są tylko czyścicielami i są ogniwem równowagi biologicznej zbiornika. Tak, ogniwem tego, co wielu próbuje osiągnąć chemią i techniką akwarystyki kosmicznej. Jeśli ich brakuje w akwarium, to trzeba dołożyć naprawdę sporo wysiłku, żeby wszystko trzymać w ryzach. W akwarium, które nie ma odpowiedniej ilości pożywienia dla ślimaków, ich populacja zostaje w sposób naturalny ograniczona. Nie mając co jeść, mnożą się znacznie rzadziej i częściej same padają. Likwidacja ślimaków zasilających nasz zbiornik bez planu zastąpienia ich działalności naszą aktywnością, i nie chodzi mi o zjadanie na obiad zdechłych ryb, to totalna pomyłka. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć naturalne metody zmniejszenia populacji ślimaków, przeróżne pułapki czy akcje z marchewką, ale to musi się wiązać z jednoczesną poprawą stanu naszego akwarium. Musimy zmniejszyć dawki pożywienia podawanego naszym podopiecznym, lepiej mniej, a częściej, żeby jak najmniejsza ilość gniła potem w podłożu. Musimy dokładniej przejrzeć naszą roślinność w celu mechanicznego wyeliminowania psujących się liści czy łodyg. W końcu musimy zwrócić uwagę na rozrost glonów w zbiorniku i skutecznie go zmniejszyć. I tyle musimy zrobić, jeśli nie chcemy mieć ślimaków w akwarium, a przynajmniej tylko ich niewielką populację. Czy warto? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Ja rozumiem, że nie wszyscy chcą mieć ślimaki, że niektórym się nie podobają i są za sterylnością zbiornika. W zasadzie to zamiast wody mogłaby być żelatyna. Wtedy wygląd byłby cały czas rewelacyjny, a o ile mniej zachodu. Dobrze, to żart. Bo jeszcze ktoś pomyśli, że można mieć akwarium z żelatyną. I dostanę kilka pytań o stężenie. I czy potrzebna jest wtedy filtracja. No i czy ciepło z oświetlenia nie będzie rozpuszczać żelatyny. Tak
Tak nie cierpię ślimaków, że kupię sobie ślimaki, które zjedzą moje ślimaki. Nie wiem, czy to nie początki schizofrenii. Wiemy już, jak pożyteczną rolę w akwarium spełniają wszelkiej maści zatoczki, świderki czy inne małe ślimaki. Może one nie są rewelacyjnie piękne, ale pojawia się coraz więcej afrykańskich ślimaków, które zadziwiają kształtami. Czy musimy je mieć w zbiorniku? Nie. Możemy je eksterminować bocjami, ślimakami Helena, czy też mordować chemią. Czy nasze akwarium na tym zyska? Wizualnie? Być może. Biologicznie? Nie. W najdrastyczniejszym czarnym scenariuszu może doprowadzić do totalnego zdestabilizowania i tak już ledwo dychającego zbiornika. Świadczy o tym ilość ślimaków. Oczywiście pewnie nikt tego nie powiąże z wybiciem ślimaków, bo destabilizacja przebiegnie rozciągnięta w czasie. Oczywiście to najgorszy z możliwych scenariuszy. Zapewne nic aż tak strasznego nas nie spotka. Ja osobiście nic do ślimaków nie mam. U mnie żyją sobie dość swobodnie i mnożą się czasami aż za bardzo. Tylko ja wiem, dlaczego tak się dzieje. Mogę na to zareagować. A że czasem tego nie robię, mam swoje powody i ich nie zdradzę, nawet siedząc na odwróconym stołku przesłuchiwany przez komisję do spraw jakichś tam. Natomiast mam akwaria, gdzie praktycznie ślimaków nie ma. Nie widuję ich się zbyt wiele, bo warunki są dla nich niesprzyjające. Praktycznie zawsze wrzucam ślimaki do nowo postawionego zbiornika, żeby działały i zjadały opadłe liście roślin. A takie zawsze pojawiają się w sporej ilości w nowym, niedojrzałym zbiorniku. Powiedziałem, że ślimaki są pożyteczne. Głupio powiedziałem. W przyrodzie wszystko jest pożyteczne i ma swoją rolę. Jedynym niepożytecznym stworzeniem jest człowiek. I z tym stwierdzeniem was zostawiam. A, jeszcze jedno. Chce może ktoś kupić ślimaka, który potrafi przegryźć szybę 9 mm? Idealny na prezent dla nielubianego akwarysty.